Zdarza się, że osoby żebrzące pod kościół podjeżdżają nowymi samochodami. Żebractwo funkcjonuje, ponieważ według dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest społecznie akceptowalne. Często nie jest ono spowodowane bezrobociem i ubóstwem, a chęcią zysku. Skala zjawiska jest trudna do oszacowania. Pracownicy MOPR-u liczą na naszą współpracę. Mają nadzieję, że mieszkańcy zamiast wydawać pieniądze na jałmużnę, poinformują żebrzących o instytucjach, które mogą udzielić pomocy potrzebującym. Tutaj macie Państwo, otrzymaliście plakaty. Te plakaty dzisiaj będą na słupach ogłoszeniowych. Dając pieniądze, nie pomagasz. Trzeba to wziąć pod uwagę, że dając i pomagaj mądrze. A więc to, co powiedziałem na samym początku. Mądrze proszę nas informować, gdzie jest potrzeba pomocy. My, jako instytucja, będziemy starać się pomagać. Natomiast dając pieniądze, nie pomagasz. Nie pomagasz, ponieważ to niczego nie rozwiązuje. W naszym mieście żebrzący najczęściej koczują pod kościołami, pod domami handlowymi typu Biedronka. Najwięcej jest ich pod sklepem nieopodal noclegowni. Tam jest całodobowa możliwość umycia się, wymiana ubrania, bo to też jest istotne. My proponujemy, ale oni nie chcą. Ja nie mam żadnych mechanizmów, żeby zmusić kogoś do tego, żeby poszedł tam, wykąpał się, wymienił ubranie. Nie ma problemu z wykąpaniem się i zmianą ubrania, także z wyżywieniem. I w stanie nietrzeźwości proszą pieniądze. Stąd właśnie to jest jedną z przyczyn. Te osoby na naszych plakatach są numery telefonów, są instytucje, gdzie należy zgłaszać. My udzielamy wszelakiej pomocy. Ponosimy dość znaczne środki. Fakt. Osoba bezdomna jest klientem bardzo trudnym. Jest to problem złożony i społecznie, i finansowo. O osobach, które nie mają środków do życia albo nie mają gdzie mieszkać, można poinformować nie tylko Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ale także Ośrodek Wsparcia i Profilaktyki dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych. Jeśli wierzyć statystykom, w Suwałkach jest coraz mniej osób bezdomnych. W ubiegłym roku było ich 53. Wśród badanych nie odnotowano kobiet i dzieci.